Księga Przysłów. Rozdział pierwszy. Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla Izraela. Dla poznania mądrości i karności, dla rozpoznania wypowiedzi świadczących o zrozumieniu, dla przyjęcia karcenia, które daje wnikliwość, prawość, oraz umiejętność osądzania i prostolinijność, dla udzielenia niedoświadczonemu roztropności. A młodzieńcowi wiedzy i umiejętności myślenia. Mądry posłucha i przyjmie więcej pouczeń, a kto się odznacza zrozumieniem, ten zapewnia sobie umiejętne kierownictwo, aby zrozumieć przysłowie i zawiłą wypowiedź, słowa mędrców i ich zagadki. Bojaźń przed Jechową jest początkiem poznania. Mądrością i karnością gardzą tylko głupcy słuchaj mój synu ojcowskiego karcenia i nie porzucaj prawa swej matki są one bowiem powabnym wieńcem na twą głowę i wspaniałym naszyjnikiem na twą szyję synu mój jeśli próbują cię zwieść grzesznicy nie ulegaj jeśli mówią chodźże z nami czyhajmy na krew czatujmy bez powodu na niewinnych Żywcem ich połknijmy jak szeol, w całości, jak wstępujących do dołu. Znajdźmy wszelkiego rodzaju cenne kosztowności. Napełnijmy łupem nasze domy. Los swój winieneś rzucić pomiędzy nas. Miejmy wszyscy jeden wspólny mieszek. Synu mój, nie wyruszaj z nimi w drogę. Powstrzymaj swą stopę od ich ścieżki. Albowiem stopy ich biegną ku jawnemu złu. Oni zaś śpieszą się, by przelać krew. Bo na próżno się rozciąga sieć na oczach wszystkiego co ma skrzydła sami więc czyhają na ich krew czatują na ich duszę Takie są ścieżki wszystkich którzy czerpią niesprawiedliwy zysk zabiera on duszę tych co go mają Prawdziwa mądrość głośno woła na ulicy na placach wydaje swój głos nawołuje u wlotu zgiełkliwych ulic u wejścia do bram miasta wygłasza swe mowy. Jak długo wy, niedoświadczeni, będziecie miłować brak doświadczenia, a wy szydercy, jak długo będziecie pragnąć dla siebie tego, co jest jawnym szyderstwem, a wy, nierozumni, jak długo będziecie nienawidzić poznania? Zawróćcie na moje upomnienie. Wtedy sprawię, że tryśnie ku Wam mój duch, dam Wam poznać moje słowa. Ponieważ zawołałam, lecz wy się wzbraniacie, wyciągnęłam rękę, lecz nikt nie zwraca uwagi, i lekceważycie wszelką moją radę, i nie przyjęliście mego upomnienia? Więc i ja będę się śmiać z waszego nieszczęścia, będę drwić, gdy przyjdzie wasza trwoga, gdy wasza trwoga przyjdzie niczym burza, a wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy spadnie na was udręka i niedola. Wtedy będą mnie wzywać, lecz ja nie odpowiem. Będą mnie szukać, lecz mnie nie znajdą, gdyż nienawidzili poznania i nie wybrali bojaźni przed Jehową. Nie usłuchali mojej rady, wzgardzili wszelkim moim upomnieniem. Dlatego będą spożywać owoc swej drogi i nasycą się własnymi radami. Bo niedoświadczonych zabije ich odszczepieństwo, a nierozumnych zniszczy ich niefrasobliwość. Kto zaś mnie słucha, będzie mieszkał bezpiecznie i nie będzie go trapił strach przed nieszczęściem, rozdział drugi. Synu mój, jeśli przyjmiesz moje wypowiedzi i zachowasz u siebie moje przykazania, aby swym uchem zwracać uwagę na mądrość, tak by skłonić serce ku rozeznaniu. Jeśli też przywołasz zrozumienie i wydasz głos za rozeznaniem. Jeśli będziesz tego szukał jak srebra i poszukiwał jak ukrytych skarbów, to zrozumiesz bojaźń przed Jechową i znajdziesz poznanie Boga. Gdyż Jehowa daje mądrość, z jego ust pochodzi wiedza i rozeznanie. I dla prostolinijnych zachowa on praktyczną mądrość, dla chodzących w nieskazitelności jest tarczą, przestrzega bowiem ścieżek sądu i strzec będzie drogi lojalnych wobec niego. Wtedy zrozumiesz prawość i sąd i prostolinijność, całą drogę tego co dobre. Gdy mądrość wejdzie do twego serca i poznanie stanie się miłe twej duszy, strzec cię będzie umiejętność myślenia, chronić cię będzie rozeznanie, by cię ratować od złej drogi, od męża mówiącego rzeczy przewrotne, od tych, którzy opuszczają ścieżki prostolinijności, żeby chodzić drogami ciemności. Od tych, których cieszy popełnianie zła, którym radość sprawiają przewrotności zła, tych, których ścieżki są kręte i którzy są spaczeni w całym swym postępowaniu. Bycie wyratować od obcej kobiety, od cudzoziemki, która gładkimi uczyniła swoje wypowiedzi, która opuszcza zaufanego przyjaciela swej młodości i zapomniała o przymierzu swego Boga. Albowiem domie i ku śmierci się chyli. A jej szlaki ku tym, którzy są bezsilni w śmierci. Nie wróci żaden z tych, którzy z nią obcują, ani tacy nie odzyskają ścieżek ludzi żyjących. Chodzi o to, byś kroczył drogą dobrych i trzymał się ścieżek ludzi prawych. Prostolinijni bowiem będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni. Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani. Rozdział trzeci. Synu mój, nie zapominaj o moim prawie, a twe serce niech przestrzega mych przykazań, będą ci bowiem dodane długie dni i lata życia oraz pokój. Niechaj cię nie opuszcza lojalna życzliwość i wierność prawdzie, zawiąż je wokół swej szyi, Napisz je na tablicy swego serca i tak w oczach Boga i ziemskiego człowieka znajdź łaskę oraz dobrą wnikliwość. Zaufaj Jehowie całym sercem i nie opieraj się na własnym zrozumieniu. Zważaj na niego na wszystkich swych drogach, a on wyprostuje twe ścieżki. Nie stawaj się mądry we własnych oczach. Bój się Jehowy i odwracaj się od złego. Niech to się stanie uzdrowieniem dla twego pępka i pokrzepieniem dla twoich kości. Okazuj Jechowie szacunek tym co masz wartościowego oraz pierwocinami wszelkich twoich plonów. Wtedy twe spichrze będą obficie napełnione, a kadzie twoich tłoczni będą opływać młodym winem. Synu mój, nie odrzucaj skarcenia od Jechowy, ani się nie brzyć jego upomnieniem, bo kogo Jechowa miłuje, tego upomina. Jak ojciec syna, w którym ma upodobanie. Szczęśliwy jest człowiek, który znalazł mądrość, i człowiek nabywający rozeznania, bo lepiej zyskać ją, niż zyskać srebro, i jako plon mieć ją, niżeli złoto. Cenniejsza jest od korali, i nie dorównają jej żadne inne twoje rozkosze. Długie dni są w jej prawicy, w jej lewicy bogactwo i chwała. Drogi jej to drogi przyjemne, a wszystkie jej szlaki są pokojem. Drzewem życia jest dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej mocno trzymają, będą zwani szczęśliwymi. Jehowa założył fundamenty ziemi mądrością. Mocno utwierdził niebiosa rozeznaniem. Dzięki jego wiedzy rozdzieliły się wodne głębiny i z chmurnych niebios kropi drobny deszcz. Synu mój! Niech one nie schodzą ci z oczu. Strzeż praktycznej mądrości i zdolności myślenia, a okażą się życiem dla twojej duszy i uroczą ozdobą twojej szyi. Wtedy będziesz bezpiecznie chodzić swą drogą i o nic się nie uderzy twoja stopa. Ilekroć się położysz, nie będziesz się bał. I położysz się, a twój sen będzie przyjemny. Nie będziesz się musiał lękać żadnej nagłej grozy, ani burzy na niegodziwców, że nadciąga. Jehowa bowiem okaże się twą ufnością i ustrzeże twą stopę przed schwytaniem. Nie odmawiaj dobrego tym, którym się ono należy, gdy akurat jest w mocy twojej ręki je wyświadczyć. Nie mów swemu bliźniemu, idź i znowu przyjdź, a jutro ci dam, gdy coś u siebie masz. Nie knuj nic złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy u ciebie mieszka w poczuciu bezpieczeństwa. Nie kłóć się z nikim bez powodu, jeśli ci nie wyrządził nic złego. Nie zazdrość mężowi dopuszczającemu się gwałtu, ani nie obieraj żadnej z jego dróg. Bo przewrotny jest obrzydliwością dla Jehowy, lecz za żyłą więź utrzymuje on z prostolinijnymi. Przekleństwo Jehowy jest na domu niegodziwego, Lecz błogosławi On miejsce pobytu prawych. Szyderców sam wyszydzi, lecz potulnym okaże łaskę. Mądrzy osiągną szacunek, lecz głupcy wywyższają hańbę. Rozdział czwarty. Słuchajcie synowie ojcowskiego karcenia i zwracajcie uwagę, by poznać zrozumienie. Bo udzielę wam dobrego pouczenia. Prawa mego nie porzucajcie. Dla mego ojca bowiem okazałem się prawdziwym synem, czułym i jedynym przed obliczem mojej matki. I pouczał mnie i mawiał do mnie: Niech twe serce mocno się trzyma moich słów, zachowuj me przykazania i żyj. Nabywaj mądrości, nabywaj zrozumienia. Nie zapominaj wypowiedzi moich ust i nie odwracaj się od nich. Nie opuszczaj jej, a cię zachowa, miłuj ją, a będzie Cię strzec. Mądrość to rzecz pierwsza nabywaj mądrości, i ze wszystkim, czego nabywasz, nabywaj zrozumienia. Ceni ją wysoko, a ona Cię wywyższy. Otoczy cię chwałą, gdyż ją przyjmujesz. Na twą głowę da uroczy wieniec, obdarzy Cię koroną piękna. Słuchaj, mój synu, i przyjmij me wypowiedzi. Wtedy pomnożą Ci się lata życia. Pouczę Cię o drodze mądrości, powiodę Cię szlakami prostolinijności. Gdy będziesz szedł, Twój krok nie będzie skrępowany, a gdy będziesz biegł, nie potkniesz się. Uchwyć się karności, nie puszczaj. Strzeż jej, bo ona jest Twym życiem. Nie wchodź na ścieżkę niegodziwych i nie wkraczaj na drogę złych. Stroń od niej, nie chodź nią. Odwróć się od niej i idź dalej. Bo oni nie zasną, dopóki nie popełnią zła, a sen ich odbiega, dopóki nie przywiodą kogoś do potknięcia. Żywią się bowiem chlebem niegodziwości i piją wino aktów gwałtu. Lecz ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień. Droga niegodziwych jest jak mrok nie wiedzą, o co się potykają. Synu mój, zważaj na me słowa, nakłoń swego ucha ku mym wypowiedziom. Niechaj nie odstępują od twoich oczu, zachowuj je w swoim sercu. Są bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują, i zdrowiem dla całego ich ciała. Bardziej niż wszystkiego innego, czego należy pilnować, strzeż swego serca, bo z niego pochodzą źródła życia. Odrzuć od siebie przewrotność mowy. I oddal od siebie przebiegłość warg. Oczy Twoje mają patrzeć wprost. Tak, Twe promienne oczy mają patrzeć prosto przed Ciebie. Wygładź ścieżkę Twej stopy i niech będą utwierdzone wszystkie Twe drogi. Nie skłaniaj się na prawo ani na lewo. Cofnij swą stopę od tego, co złe. Rozdział piąty Synu mój, zważaj na moją mądrość. Nakłoń swych uszu ku memu rozeznaniu, by chronić zdolność myślenia, i oby twoje wargi strzegły poznania. Bo wargi obcej kobiety ociekają niczym plaster miodu, a jej podniebienie jest gładsze niż oliwa. Lecz to, co po niej pozostaje, jest gorzkie jak piołun, jest ostre jak miecz obosieczny. Jej stopy zstępują do śmierci. Jej kroki trzymają się Szeolu. Nie rozmyśla nad ścieżką życia, nie wie, gdzie błądzą jej szlaki. Teraz więc synowie, słuchajcie mnie i nie odwracajcie się od wypowiedzi moich ust. Niech Twoja droga biegnie zdala od niej i nie zbliżaj się do wejścia do jej domu, żebyś nie oddał drugim swej godności, ani swych lat temu, co okrutne. Żeby mocą Twoją nie sycili się obcy. A to, co z bólem zdobyłeś, nie znalazło się w domu cudzoziemca, abyś nie musiał wzdychać w przyszłości, gdy twoje ciało i twój organizm przybliżą się do swego kresu. I będziesz musiał powiedzieć, jakże nienawidziłem karcenia, a moje serce wzgardziło upomnieniem i nie słuchałem głosu tych, którzy mnie pouczali, a ku mym nauczycielom nie nakłaniałem swego ucha. Łatwo uwikłałem się we wszelkie zło pośród zboru i zgromadzenia. Pij wodę z własnej cysterny oraz wody płynące z twej własnej studni. Czyż twe zdroje miałyby się rozlewać na zewnątrz, twe strumienie wody na place? Niechaj będą wyłącznie dla Ciebie, a nie dla obcych wraz z Tobą. Niech twe źródło wody będzie błogosławione i raduj się żoną twej młodości, miłą łanią i uroczą kozicą. Niechaj zawsze upajają Cię jej piersi. Obyś stale się rozkoszował jej miłością. Czemuż to, mój synu, miałbyś się rozkoszować obcą kobietą lub obejmować piersi cudzoziemki? Bo drogi człowieka są przed oczami Jehowy i przypatruje się on wszystkim jego ścieżkom. Niegodziwca złapią jego własne uchybienia i zostanie schwytany w powrozy własnego grzechu. Umrze z braku karcenia i dlatego, że wskutek ogromu swej głupoty schodzi na manowce. Rozdział szósty. Synu mój, jeśli poręczyłeś za swego bliźniego, jeśli podałeś rękę obcemu, jeśli cię usidliły wypowiedzi Twoich ust, jeśli cię złapały wypowiedzi Twych ust, to podejmij następujące działanie, mój synu, i uwolnij się, bo dostałeś się w dłoń Twego bliźniego. Idź upokórz się i natarczywie nalegaj na Twego bliźniego. Nie daj snu oczom swoim, ani drzemki swym promiennym oczom. Uwolnij się z tej ręki niczym gazela i jak ptak z ręki ptasznika. Idź do mrówki leniwcze. Przyjrzyj się jej drogom i stań się mądry. Chociaż nie ma ona dowódcy, urzędnika ani władcy, to jednak już w lecie przygotowuje swój pokarm, już w żniwa gromadzi sobie zapasy pożywienia. Jak długo leniwcze będziesz się wylegiwał kiedyż wstaniesz ze snu jeszcze trochę snu jeszcze trochę drzemania jeszcze trochę leżenia z założonymi rękami a twoje ubóstwo niechybnie przyjdzie jak rabuś i twoja nędza jak mąż zbrojny nic poń krzywdziciel chodzi z przewrotnością mowy mruga okiem daje znaki nogą wskazuje palcami przewrotność jest w jego sercu Cały czas knuje on coś złego. Wciąż wywołuje tylko swary. Dlatego nagle przyjdzie jego zguba. W jednej chwili zostanie zdruzgotany, a nie będzie uleczenia. Jest sześć rzeczy, których Jehowa naprawdę nienawidzi. Owszem, siedem jest rzeczy obrzydliwych dla jego duszy: wyniosłe oczy, język fałszywy i ręce, które przelewają krew niewinną. Serce knujące nikczemne zamysły, stopy, które śpiesznie biegną do złego, świadek fałszywy, który szerzy kłamstwa, oraz każdy, kto wznieca sfary między braćmi. Przestrzegaj mój synu przykazania twego ojca i nie porzucaj prawa twej matki. Miej je stale przywiązane na sercu, zawiąż je sobie na szyi. Gdy będziesz szedł, poprowadzi Cię, gdy się położysz, będziecie strzec. A gdy się zbudzisz, zajmie się Tobą. Albowiem przykazanie jest lampą, prawo zaś światłem, a upomnienia karności są drogą życia. Bycie strzec przed złą kobietą, przed gładkością języka cudzoziemki. Nie pożądaj w swym sercu jej piękności i niech Cię nie pociągnie swymi błyszczącymi oczami, gdyż z powodu kobiety nierządnej człowiekowi pozostaje już tylko okrągły bochenek chleba. Lecz co się tyczy żony innego mężczyzny, ta poluje na drogocenną duszę. Czy człowiek może nagarnąć ognia w zanadrze i nie spalić swych szat? Albo czy człowiek może chodzić po węglach i nie przypiec swych stóp? Podobnie jest z każdym, kto współżyje z żoną swego bliźniego, nikt, kto jej dotyka, nie pozostanie bezkarny. Ludzie nie gardzą złodziejem tylko dlatego, że się dopuszcza kradzieży, by napełnić swą duszę, gdy jest głodny. Lecz złapany, siedem kroć wynagrodzi, odda ze swego domu wszystko co cenne. Każdemu, kto cudzołoży z kobietą, nie dostaje serca. Kto to czyni, przywodzi swą duszę do zguby. Spotka go plaga i wstyd, a jego hańba nie zostanie zmazana. Bo złość krzepkiego mężczyzny wynika z zazdrości i nie okaże on współczucia w dniu zemsty. Nie będzie miał względu na żaden okup, ani nie okaże chęci, niezależnie od tego jak wielki byś dał podarunek. Rozdział 7. Synu mój, strzeż mych wypowiedzi i obyś zachowywał u siebie moje przykazania. Strzeż mych przykazań i żyj, a mego prawa jak źrenicy oka. Uwiąż je sobie na palcach i napisz je na tablicy swego serca. Powiedz do mądrości, tyś moją siostrą, i obyś zrozumienie nazwał krewną, by cię strzegły przed obcą kobietą, przed cudzoziemką, która gładkimi uczyniła swoje wypowiedzi. Spoglądałem bowiem z okna mego domu przez kratę, by się przyjrzeć niedoświadczonym. Chciałem wśród synów dostrzec młodzieńca, któremu nie dostaje serca, a który przechodzi ulicą blisko jej narożnika i kroczy drogą ku jej domowi, o zmroku, pod wieczór dnia, gdy nastaje noc i ciemność. I oto spotkała go kobieta w szacie nierządnicy i mająca przebiegłe serce. Jest niepohamowana i uparta. Stopy jej nie przebywają w domu. Raz jest poza domem, raz na placach, i czycha w pobliżu każdego narożnika. I chwyciła go, i pocałowała, zrobiła bezczelną minę i tak się do niego odzywa. Miałam złożyć ofiary współuczestnictwa, dziś dopełniłam swych ślubów. Wyszłam więc, by cię spotkać, by szukać twej twarzy, żeby cię znaleźć. Nakryciami zasłałam swe łoże, wielobarwnymi rzeczami, lnem egipskim. Łóżko swoje skropiłam mirrą, aloesem i cynamonem. Chodźże! Upajajmy się miłością aż do rana, radujmy się wzajemnie przejawami miłości. Bo męża nie ma w domu, udał się w daleką drogę. Wziął w rękę worek pieniędzy, wróci do domu w dniu pełni księżyca. Omamiła go obfitością swych przekonujących słów, gładkością swych warg go uwodzi. Nagle on podąża za nią jak byk idący na rzeź i jak spętany na ukaranie jako głupiec, aż wątrobę przeszyje mu strzała. Niczym ptak śpieszy on do pułapki, a nie wie, że chodzi o jego duszę. Teraz więc, synowie, posłuchajcie mnie i zważajcie na wypowiedzi mych ust. Oby twe serce nie zboczyło na jej drogi, nie zabłąkaj się na jej szlaki. Wielu bowiem zraniwszy powaliła, Liczni też są ci, których pozabijała. Do mnie to drogi do Szeolu wstępują do wewnętrznych komnat śmierci. Rozdział ósmy Czyż mądrość wciąż nie woła i czy rozeznanie nie wydaje swego głosu? Stanęła na szczycie wzniesień, przy drodze, na skrzyżowaniu szlaków. Obok bram, u wejścia do miasta, u progu wejść głośno woła Do was ludzie wołam a swój głos kieruję do synów ludzkich Niedoświadczeni zrozumcie roztropność a wy głupcy zrozumcie serce Posłuchajcie bo o najprzedniejszych rzeczach mówię, a otwieram swe wargi w sprawie prostolinijności bo moje podniebienie półgłosem wypowiada prawdę a niegodziwość jest dla mych warg czymś obrzydliwym. Wszystkie wypowiedzi moich ust są prawe, nie ma wśród nich nic przewrotnego ani spaczonego. Wszystkie są proste dla kierującego się rozeznaniem i prostolinijne dla tych, którzy znajdują poznanie. Przyjmujcie moje karcenie, a nie srebro i poznanie zamiast wybornego złota, bo mądrość jest lepsza niż korale i nie mogą się z nią równać żadne inne rozkosze. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością i osiągam znajomość zdolności myślenia. Bojaźń przed Jechową oznacza nienawidzenie zła, nienawidzę wywyższania się i pychy, i złej drogi, i przewrotnych ust. Ja mam radę i praktyczną mądrość, ja zrozumienie, ja mam potęgę. Dzięki mnie panują królowie, a wysocy urzędnicy ustanawiają to, co prawe. Dzięki mnie książęta sprawują władzę książęcą, a wszyscy dostojnicy sądzą w prawości. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a znajdują mnie ci, którzy mnie szukają. U mnie jest bogactwo i chwała, cenne dobra dziedziczne i prawość. Owoc mój lepszy jest niż złoto, niż oczyszczone złoto, a mój plon niż wyborne srebro. Chodzę ścieżką prawości, środkiem szlaków sądu, by tym, którzy mnie miłują, dać w posiadanie majątek, a ich spichrze stale napełniam. Jechowa mnie utworzył jako początek swej drogi, najwcześniejsze ze swych dawnych dzieł. Od czasu niezmierzonego została mu stanowiona, od początku, od czasów wcześniejszych niż Ziemia. Gdy nie było głębin wodnych, zostałam wydana na świat jakby w bólach porodowych, gdy nie było źródeł obfitujących w wodę. Zanim zostały osadzone góry, jeszcze przed wzgórzami, zostałam wydana na świat jakby w bólach porodowych, gdy jeszcze nie uczynił ziemi ani otwartych przestrzeni, ani pierwszych mas prochu żyznej krainy. Kiedy przygotowywał niebiosa, ja tam byłam. Gdy ustanawiał okrąg na obliczu wodnej głębiny, gdy utwierdzał zwały chmur w górze, gdy umacniał źródła wodnej głębiny, gdy dawał morzu swe rozporządzenie, by wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy ustanawiał fundamenty ziemi, wtedy ja byłam obok niego mistrzowskim wykonawcą i byłam kimś, kogo dzień w dzień szczególnie miłował, ja zaś wciąż się przed nim weseliłam, weseląc się żyzną krainą jego ziemi. A rzeczy, które miłowałam, były u synów ludzkich. A teraz, synowie, słuchajcie mnie. Doprawdy, szczęśliwi są ci, którzy strzegą mych dróg. Słuchajcie karcenia i stańcie się mądrzy, a nie okazujcie żadnej niedbałości. Szczęśliwy jest człowiek, który mnie słucha, trwając czujnie dzień w dzień u mych drzwi, czuwając przy słupach moich wejść. Bo kto mnie znajduje, ten znajdzie życie i zyskuje upodobanie jej chowy. lecz kto mnie pomija, ten zadaje gwałt swojej duszy. Wszyscy, którzy mnie zawzięcie nienawidzą, miłują śmierć. Rozdział 9. Prawdziwa mądrość zbudowała swój dom, wykuła siedem jego słupów, urządziła ubój, zmieszała swoje wino. Ponadto zastawiła stół, rozesłała swoje służące, by wołać na szczycie wzniesień miasta. Kto jest niedoświadczony, niech tu zajdzie. Komu nie dostaje serca, do tego rzekła Przyjdźcie, żywcie się moim chlebem i uczestniczcie w piciu wina, które zmieszałam. Zostawcie niedoświadczonych i żyjcie, i chodźcie prosto drogą zrozumienia. Kto koryguje szyderce, ściąga na siebie hańbę. A kto upomina niegodziwego, ma w sobie wadę. Nie upominaj szydercy, żeby cię nie znienawidził. Upomnij mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu, a stanie się jeszcze mądrzejszy. Udziel wiedzy prawemu, a pomnoży swą umiejętność. Bojaźń przed jechową jest początkiem mądrości, a poznanie Najświętszego jest zrozumieniem. Bo dzięki mnie pomnożą się Twoje dni. I zostaną ci dodane lata życia. Jeśli zmądrzałeś, to zmądrzałeś dla własnego dobra, a jeśli szydziłeś, ty to poniesiesz, ty sam. Kobieta głupia jest niepohamowana, jest samą bezmyślnością i zupełnie nic nie wie. A usiadła u wejścia do swego domu, na swym miejscu, na wyżynach miasta, by wołać do przechodzących drogą, do idących prosto przed siebie swoimi ścieżkami. Kto jest niedoświadczony, niech tu zajdzie. Komu nie dostaje serca, do tego też rzekła. Wody kradzione są słodkie, a chleb jedzony potajemnie jest miły. Lecz on nie wie, że przebywają tam ci, którzy są bezsilni w śmierci, że zwołani przez nią znajdują się w głębiach szeolu. Rozdział dziesiąty przysłowia Salomona. Syn mądry raduje Ojca, a syn głupi jest smutkiem dla swej matki. Skarby niegodziwca nie przyniosą żadnego pożytku, lecz prawość wyzwoli od śmierci. Jechowa nie pozwoli głodować duszy prawego, ale rządze niegodziwców odtrąci. Kto pracuje ręką opieszałą, będzie ubogi, lecz ręka pilnego, ta wzbogaci, Syn, który w działaniu kieruje się wnikliwością, zbiera w lecie. Syn postępujący haniebnie, śpi mocno w czasie żniwa. Błogosławieństwa są na głowę prawego, lecz usta niegodziwych kryją gwałt. Pamięć o prawym jest ku błogosławieństwu, lecz imię niegodziwych zgnije. Kto ma mądre serce, przyjmie przykazania, lecz kto ma głupie wargi, zostanie podeptany. Kto chodzi w nieskazitelności, będzie chodzić bezpiecznie, ale kto wykrzywia swe drogi, da się poznać. Kto mruga okiem, zada ból, a kto ma głupie wargi, zostanie podeptany. Usta prawego są źródłem życia, lecz usta niegodziwych kryją gwałt. Nienawiść wznieca sfary, ale miłość zakrywa wszystkie występki. Na wargach tego, kto się odznacza zrozumieniem, znajduje się mądrość, lecz ruzga jest na plecy tego, komu nie dostaje serca. Mądrzy gromadzą wiedzę, lecz usta głupiego są bliskie do prowadzenia siebie do zguby. Majętności bogacza są jego silnym grodem, zgubą ubogich jest ich ubóstwo. Poczynania prawego wiodą do życia, plon niegodziwca wiedzie do grzechu. Kto się trzyma karcenia, jest ścieżką do życia, ale kto odrzuca upomnienie, przywodzi do błądzenia. Gdzie ktoś kryje nienawiść, tam są wargi fałszywe, a kto puszcza w obieg złą wieść, ten jest głupi. W obfitości słów na pewno nie obejdzie się bez występku, lecz kto trzyma w ryzach swe wargi, postępuje roztropnie. Język prawego to wyborne srebro. Serce niegodziwca niewiele jest warte. Wargi prawego pasą wielu, lecz głupcy umierają wskutek niedostatku serca. Błogosławieństwo Jehowy oto, co wzbogaca, a on nie dodaje do niego żadnej boleści. Dla głupiego trwanie w rozpasaniu jest jak zabawa, ale mądrość jest dla męża mającego rozeznanie. Co przeraża niegodziwca, to na niego przyjdzie, lecz pragnienie prawych zostanie spełnione. Jak przemija wicher, tak nie będzie już niegodziwca, ale prawy jest fundamentem po czas niezmierzony. Jak ocet dla zębów i jak dym dla oczu, taki jest leniwy dla tych, którzy go posyłają. Bojaźń przed Jehową doda dni, lecz lata niegodziwców zostaną skrócone. Oczekiwanie prawych jest weselem, lecz nadzieja niegodziwych zginie. Droga jechowy jest twierdzą dla nienagannego, lecz zguba jest dla krzywdzicieli. Prawy nie zachwieje się po czas niezmierzony, lecz niegodziwi nie będą przebywać na ziemi. Usta prawego wydają owoc mądrości, lecz język przewrotny zostanie odcięty. Wargi prawego zaznają dobrej woli, ale usta niegodziwców są przewrotnością. Rozdział jedenasty Oszukańcza waga szalkowa jest obrzydliwością dla jechowy, lecz pełny odważnik jest mu przyjemny. Przyszło zuchwalstwo, przyjdzie i hańba, lecz mądrość jest u skromnych. Prostolinijnych prowadzi ich nieskazitelność, lecz postępujących zdradziecko złupi ich przewrotność. Majętności na nic się nie zdadzą w dzień strasznego gniewu, natomiast prawość wyzwoli od śmierci. Prawość nienagannego wyprostuje jego drogę, lecz niegodziwiec upadnie wskutek własnej niegodziwości. Prostolinijnych wyzwoli ich prawość, lecz postępujących zdradziecko schwyta ich żądza. Gdy umiera człowiek niegodziwy, ginie jego nadzieja, ginie też oczekiwanie oparte na wielkiej mocy. Prawy zostaje wyratowany z udręki, a na jego miejsce przychodzi niegodziwiec. Odstępca ustami swymi doprowadza bliźniego do zguby, lecz prawi zostają uratowani dzięki wiedzy. Raduje się miasto z powodu dobroci prawych. A gdy giną niegodziwcy, rozlega się radosne wołanie. Weseli się miasto z powodu błogosławieństwa prostolinijnych, lecz z powodu ust niegodziwców zostaje zburzone. Ten, komu nie dostaje serca, gardzi swoim bliźnim, lecz mąż, który ma głębokie rozeznanie, milczy. Kto krąży jako oszczerca, wyjawia poufną rozmowę, lecz kto jest wiernego ducha, zakrywa sprawę. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, lud upada, lecz w mnóstwie doradców jest wybawienie. Źle się powiedzie temu, kto poręczył za obcego, ale kto nienawidzi podawania ręki, pozostaje wolny od trosk. Niewiasta pełna wdzięku ma chwałę, tyrani zaś mają bogactwo. Mąż okazujący lojalną życzliwość, wyświadcza dobro swej duszy. Ale człowiek okrutny sprowadza klątwę na swe ciało. Niegodziwiec zdobywa fałszywą zapłatę, lecz kto sieje prawość, prawdziwe dochody. Kto niewzruszenie obstaje za prawością, zmierza do życia, ale kto się ugania za czymś złym, zmierza do śmierci. Ludzie o spaczonym sercu są dla jechowy obrzydliwością, lecz nienaganni na swej drodze są dla niego rozkoszą. Choćby się ręka złączyła z ręką, zły nie uniknie kary, lecz potomstwo prawych na pewno ujdzie cało. Jak złoty kolczyk do nosa tkwiący w ryju świni, taka jest kobieta piękna, lecz odrzucająca rozsądek. Pragnienie prawych jest na pewno dobre, nadzieją niegodziwych, straszny gniew. Jest taki, który rozrzuca, a jednak mu przybywa. Również taki, który się powstrzymuje od tego, co słuszne, lecz wynikiem jest tylko nędza. Dusza szczodra sama zostanie nasycona, a kto obficie poi drugich, sam też zostanie obficie napojony. Kto zatrzymuje zboże, tego lud będzie przeklinał, lecz błogosławieństwo jest na głowę tego, kto wystawia je na sprzedaż. Kto szuka dobrego, będzie zabiegał o upodobanie, kto zaś dąży do złego. Na tego ono przyjdzie. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz prawi bujnie się rozwiną niczym listowie. Kto sprowadza klątwę na swój dom, posiądzie wiatr, a głupiec będzie sługą tego, kto jest mądrego serca. Owocem prawego jest drzewo życia, a kto pozyskuje duszę, ten jest mądry. Oto prawy, otrzyma na ziemi zapłatę. O ileż bardziej niegodziwiec i grzesznik. Rozdział dwunasty. Kto miłuje karcenie, ten miłuje poznanie. Lecz kto nienawidzi upomnienia jest nierozumny. Dobry zyskuje uznanie Jechowy, lecz męża mającego niegodziwe zamysły poczytuje on za niegodziwego. Żaden człowiek nie umocni się niegodziwością lecz korzeniami prawych nic nie zachwieje. Żona dzielna jest koroną dla tego, kto ją ma, lecz postępująca haniebnie jest zgnilizną w jego kościach. Myśli prawych są sprawiedliwością, kierownictwo niegodziwych to zwodzenie. Słowa niegodziwców to czychanie na krew, lecz prostolinijnych uwolnią ich usta. Niegodziwcy zostają obaleni i już ich nie ma, lecz dom prawych się ostoi. Wysławiany będzie mąż za swe usta roztropne, lecz kto ma serce spaczone, narazi się na pogardę. Lepszy jest ktoś lekceważony, lecz mający sługę, niż taki, który sam przydaje sobie chwały, lecz brakuje mu chleba. Prawy dba o duszę swego zwierzęcia domowego. Lecz zmiłowania niegodziwców są okrutne. Kto uprawia swą rolę, nasyci się chlebem, ale kto zabiega o rzeczy nic niewarte, temu nie dostaje serca. Niegodziwiec pożąda zdobyczy złowionej w sieć przez złych ludzi, lecz korzeń prawych wydaje plon. Zły wpada w sidło wskutek występku warg, lecz prawy wydostaje się z udręki. Z owocu swych ust człowiek nasyca się dobrem i wróci do człowieka czyn jego rąk. Droga głupiego jest w jego oczach słuszna, lecz kto słucha rady jest mądry. Głupiec jeszcze tego samego dnia daje poznać swe wzburzenie, lecz roztropny ukrywa zniewagę. Kto szerzy wierność, powie to, co prawe, lecz świadek fałszywy to, co zwodnicze. Jest taki, który mówi bezmyślnie, jakby zadawał pchnięcia mieczem, ale język mądrych jest lekarstwem. Wargi prawdy zostaną utwierdzone na zawsze, lecz język fałszu będzie trwał tylko chwilę. Zwodzenie jest w sercu knujących niegodziwość, lecz doradzający pokój zaznają radości. Prawego nie spotka żadna krzywda. Niegodziwcy zaś zostaną napełnieni nieszczęściem. Wargi fałszywe są dla Jechowy obrzydliwością, lecz postępujący w sposób nacechowany wiernością są dla niego rozkoszą. Człowiek roztropny ukrywa wiedzę, lecz serce głupich wykrzykuje głupotę. Ręka pilnych będzie rządzić, lecz ręka opieszała będzie się musiała zająć pracą przymusową. Zatroskanie w sercu człowieka przytłacza je, lecz dobre słowo je rozwesela. Prawy przepatruje swoje pastwisko, lecz droga niegodziwych wiedzie ich na manowce. Opieszałość nie wypłoszy nikomu zwierzyny, lecz pilny jest dla człowieka cennym mieniem. Na ścieżce prawości jest życie, a podążanie jej szlakiem nie oznacza śmierci. Rozdział trzynasty Syn tam jest mądry, gdzie jest ojcowskie karcenie, lecz szydercą jest ten, kto nie słyszał nagany. Z owocu swych ust mąż będzie spożywał dobro, lecz duszą postępujących zdradziecko jest przemoc. Kto strzeże swych ust, zachowuje swą duszę. Kto szeroko otwiera swe wargi, doprowadzi się do ruiny. Leniwy pokazuje, że pragnie, ale jego dusza nic nie ma, lecz dusza pilnych zostanie obficie nasycona. Prawy nienawidzi fałszywego słowa, lecz niegodziwcy postępują haniebnie i okrywają się niesławą. Prawość strzeże tego, kto jest niewinny na swej drodze, lecz niegodziwość obala grzesznika. Jest taki, który udaje bogatego, a w ogóle nic nie ma. Jest taki, który udaje ubogiego, a ma wiele majętności. Okupem za duszę człowieka jest jego bogactwo, lecz ubogi nie słyszy nagany. Światło prawych będzie się radować, lecz lampa niegodziwych zostanie zgaszona. Z uchwalstwem wywołuje się tylko zwadę, lecz mądrość jest u tych, którzy się wspólnie naradzają. Majętności pochodzących z tego, co marne, ubywa, lecz kto zbiera ręką, ten je pomnaża. Przewlekające się oczekiwanie przyprawia serce o chorobę, ale rzecz upragniona, gdy już nadejdzie, jest drzewem życia. Kto wzgardził słowem, od tego wezmą zastaw, lecz kto się boi przykazania, zostanie nagrodzony. Prawo mądrego jest źródłem życia. By odwrócić kogoś od sideł śmierci. Dobra wnikliwość daje łaskę, lecz droga postępujących zdradziecko jest wyboista. Każdy roztropny będzie działał z wiedzą, lecz głupiec będzie krzewił głupotę. Posłaniec niegodziwy wpadnie w zło, lecz wierny wysłannik jest lekarstwem. Kto lekceważy karcenie, popadnie w ubóstwo i hańbę. Lecz kto się stosuje do upomnienia, jest wychwalany. Spełnione pragnienie jest miłe dla duszy, lecz odwracanie się od zła jest dla głupców obrzydliwością. Kto chodzi z mądrymi, stanie się mądry, lecz kto się zadaje z głupcami, temu źle się powiedzie. Nieszczęście ściga grzeszników, lecz prawych nagradza dobro. Ten, kto jest dobry, pozostawi dziedzictwo synom synów, a majątek grzesznika zostaje zachowany dla prawego. Zaorana rola ubogich daje dużo żywności, ale jest taki, który zostaje zmieciony wskutek braku sądu. Kto powstrzymuje swą rózgę, nienawidzi swego syna, ale miłuje go ten, kto go dogląda skarceniem. Prawy je do nasycenia swej duszy, ale brzuch niegodziwych będzie pusty Rozdział 14 Niewiasta naprawdę mądra buduje swój dom lecz głupia własnoręcznie go burzy Kto chodzi w swej prostolinijności ten boi się Jehowy lecz gardzi nim człowiek którego drogi są kręte W ustach głupiego jest ruzga wyniosłości Lecz wargi mądrych będą ich strzegły. Gdzie nie ma bydła, żłup jest czysty, lecz dzięki mocy byka zbiór jest obfity. Świadkiem wiernym jest ten, który nie skłamie, ale świadek fałszywy szerzy same kłamstwa. Szyderca usiłował znaleźć mądrość, lecz nigdzie jej nie ma. Ale dla tego, kto posiada zrozumienie wiedza jest rzeczą łatwą. Odejdź od oblicza męża głupiego, bo na pewno nie dostrzeżesz warg poznania. Mądrość roztropnego zrozumieć swą drogę, lecz głupotą głupców jest zwodzenie. Głupi naigrawają się z winy, lecz wśród prostolinijnych jest zgoda. Serce zna gorycz duszy człowieka, a do jej radości nie wmiesza się nikt obcy. Dom niegodziwych będzie unicestwiony, lecz namiot prostolinijnych rozkwitnie. Istnieje droga, która w oczach człowieka jest prostolinijna, lecz potem jej końcem są drogi śmierci. Nawet w śmiechu może boleć serce, a radość kończy się smutkiem. Człowiek wiarołomnego serca nasyci się wynikami swoich dróg, dobry zaś wynikami swych uczynków. Niedoświadczony daje wiarę każdemu słowu, lecz roztropny rozważa swe kroki. Mądry się boi i odwraca od zła, głupi zaś wpada w furię i pewność siebie. Kto jest skory do gniewu, popełni głupstwo, lecz mąż odznaczający się zdolnością myślenia jest nienawidzony. Niedoświadczeni posiądą głupotę, lecz roztropni będą nosić wiedzę jako nakrycie głowy. Źli będą musieli się pokłonić przed dobrymi, a niegodziwi u bram prawego. Ubogi jest przedmiotem nienawiści nawet dla swego bliźniego, lecz bogaty ma wielu przyjaciół. Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy, lecz szczęśliwy jest ten, kto okazuje łaskę uciśnionym. Czyż ci, którzy obmyślają niegodziwość, nie będą się błąkać? Lecz dla tych, którzy obmyślają dobro, jest lojalna życzliwość i wierność prawdzie. Z wszelkiego trudu jest korzyść, lecz samo słowo wark prowadzi do nędzy. Koroną mądrych jest ich bogactwo, głupotą głupców jest głupota. Świadek prawdziwy wyzwala duszę, lecz zwodniczy szerzy same kłamstwa. W bojaźni przed Jechową jest silna ufność, a dla jego synów będzie miejsce schronienia. Bojaźń przed Jechową to zdrój życia, by można było uniknąć sideł śmierci. W mnóstwie ludu jest ozdoba króla, lecz wskutek braku ludności dochodzi do zguby dostojnika. Kto jest nieskory do gniewu, obfituje w rozeznanie, lecz kto jest niecierpliwy, wywyższa głupotę. Serce spokojne jest życiem dla ciała, lecz zazdrość jest zgnilizną dla kości. Kto oszukuje maluczkiego, znieważa jego twórcę, lecz wychwala go ten, kto okazuje łaskę biednemu. Niegodziwiec zostanie powalony wskutek swego zła, lecz prawy będzie znajdował schronienie w swej nieskazitelności. W sercu człowieka odznaczającego się zrozumieniem spoczywa mądrość i staje się ona znana pomiędzy głupcami. To prawość wywyższa naród, lecz grzech jest hańbą dla grup narodowościowych. Król ma upodobanie w słudze, który działa z wnikliwością, lecz jego furia wybucha przeciwko postępującemu haniebnie. Rozdział piętnasty. Odpowiedź łagodna odwraca złość, lecz słowo bolesne wywołuje gniew. Język mądrych wyświadcza dobro wiedzą, lecz usta głupich tryskają głupotą. Oczy Jechowy są na każdym miejscu, obserwują złych i dobrych. Spokój języka jest drzewem życia, lecz jego przewrotność oznacza załamanie na duchu. Głupiec gardzi skarceniem od swego ojca, ale kto zważa na upomnienie, jest roztropny. W domu prawego jest obfity zapas, lecz plon niegodziwca prowadzi do wyklęcia. Wargi mądrych rozsiewają wiedzę, lecz nie takie jest serce głupich. Ofiara niegodziwców jest dla Jehowy obrzydliwością, lecz modlitwa prostolinijnych sprawia mu przyjemność. Droga niegodziwego jest dla Jehowy obrzydliwością, lecz miłuje on tego, kto zabiega o prawość. Karcenie jest złe dla porzucającego ścieżkę. Każdy, kto nienawidzi upomnienia, umrze. Szeol i miejsce zagłady są przed obliczem Jehowy, o ileż bardziej serca synów ludzkich. Szyderca nie miłuje tego, kto go upomina. Nie pójdzie on do mądrych. Serce radosne wywiera dobry wpływ na oblicze, lecz z powodu boleści serca duch jest przygnębiony. Serce odznaczające się zrozumieniem, szuka poznania, lecz usta głupców dążą do głupoty. Wszystkie dni uciśnionego są złe, ale kto jest w dobrym nastroju serca, bezustannie ucztuje. Lepsza jest odrobina w bojaźni przed jechową. Niż obfity zapas, a przy tym zamieszanie Lepsza jest potrawa z w tam, gdzie jest miłość Niż tuczony byk, a przy tym nienawiść Człowiek rozzłoszczony wszczyna zwadę, wadę Lecz nieskory do gniewu uśmierza kłótnie Droga leniwego jest jak kolczasty żywopłot Lecz ścieżka prostolinijnych jest drogą usypaną Mądry syn rozwesela ojca Lecz człowiek głupi gardzi swą matką. Głupota jest radością dla człowieka, któremu nie dostaje serca, lecz mąż odznaczający się rozeznaniem idzie prosto przed siebie. Plany zostają zniweczone, gdzie nie ma poufnej rozmowy, lecz przy mnóstwie doradców osiąga się cel. Człowiekowi sprawia radość odpowiedź jego ust, a słowo w słusznym czasie jakże jest dobre. Dla człowieka, który działa z wnikliwością, ścieżka życia wiedzie w górę, by odwrócić od Szeolu w dole. Jehowa zburzy dom tych, którzy się wywyższają, lecz granice wdowy ustali. Knowania złego są dla jechowy obrzydliwością, lecz przyjemne wypowiedzi są czyste. Kto zdobywa niesprawiedliwy zysk, ten ściąga na swój dom klątwę. Ale kto nienawidzi podarków, będzie żył. Serce prawego rozmyśla, żeby odpowiedzieć, lecz usta niegodziwych tryskają tym co złe. Jechowa jest daleko od niegodziwych, lecz słyszy modlitwę prawych. Blask oczu rozwesela serce wieść dobra tuczy kości. Ucho, które słucha życiodajnego upomnienia mieszka między mądrymi. Kto stroni od karcenia, ten odrzuca własną duszę, lecz kto słucha upomnienia, nabywa serca. Bojaźń przed Jechową to karcenie ku mądrości, a chwałę poprzedza pokora. Rozdział 16. Do ziemskiego człowieka należy układanie tego, co w sercu, lecz odpowiedź języka pochodzi od Jechowy. Wszystkie drogi człowieka są w jego oczach czyste, lecz Jechowa ocenia duchy. Zdaj swe dzieła na Jechowe, a będą utwierdzone Twe plany. Jechowa uczynił wszystko z myślą o swoim celu, nawet niegodziwca na dzień zły. Każdy, kto ma pychę w sercu, jest dla Jechowy obrzydliwością. Ręka może złączyć się z ręką, ale człowiek nie uniknie kary. Lojalną życzliwością i wiernością wobec prawdy dokonuje się zadośćuczynienia za winę, a z bojaźni przed Jehową człowiek odwraca się od złego. Gdy jechowa ma upodobanie w drogach człowieka, sprawia, że żyją z nim w pokoju nawet jego nieprzyjaciele. Lepiej mieć odrobinę z prawością, niż obfitość plonów bez sprawiedliwości. Serce ziemskiego człowieka może obmyślić jego drogę lecz to Jechowa kieruje jego krokami. Na wargach króla ma być natchnione rozstrzygnięcie. Jego usta nie powinny się okazać niewierne w sądzie. Sprawiedliwa wskazówka i waga należą do Jechowy. Jego dziełem są wszystkie kamienne odważniki w worku. Popełnianie niegodziwości jest dla królów czymś obrzydliwym. Tron bowiem jest utwierdzany prawością. Wargi prawości są rozkoszą dla wspaniałego króla, i miłuje on mówiącego to, co prostolinijne. Złość króla oznacza posłańców śmierci, lecz człowiek mądry ją odwraca. W świetle oblicza króla jest życie, a jego dobra wola jest jak obłok wiosennego deszczu. Nabycie mądrości, o ileż lepsze jest od złota. I lepiej jest wybrać nabywanie zrozumienia niż srebro. Gościńcem prostolinijnych jest zawracanie od złego. Kto strzeże swej drogi, zachowuje swą duszę. Pycha poprzedza upadek, a duch wyniosły potknięcie. Lepiej być uniżonym w duchu spotulnymi, niż dzielić łup z tymi, którzy się wywyższają. Kto w jakiejś sprawie okazuje wnikliwość, znajdzie dobro. A kto ufa Jehowie jest szczęśliwy. O tym, kto jest mądry sercem, będą mówić, że się odznacza zrozumieniem, a kto ma słodkie wargi, pomnaża zdolność przekonywania. Wnikliwość jest zdrojem życia dla tych, którzy ją posiadają, a karcenie głupców to głupota. Serce mądrego sprawia, że jego usta odznaczają się wnikliwością, a jego wargom dodaje zdolności przekonywania. Przyjemne wypowiedzi są plastrem miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla kości. Istnieje droga, która w oczach człowieka jest prostolinijna, lecz potem jej końcem są drogi śmierci. Dusza ciężko pracującego ciężko na niego pracuje, gdyż ponaglają go jego usta. Nic poń wykopuje zło, a na jego wargach jest jakby ogień parzący. Mąż knujący intrygi szerzy zwadę, a oszczerca rozdziela tych, którzy się dobrze znają. Człowiek dopuszczający się gwałtu zwiedzie swego bliźniego i sprawia, że idzie on drogą niedobrą. Mruga oczami, by knuć intrygi, zaciskając wargi, popełnia zło. Siwizna jest koroną piękna, gdy się ją znajduje na drodze prawości. Nieskory do gniewu jest lepszy niż mocarz, a panujący nad swym duchem niż zdobywca miasta. Los wrzuca się do podołka, lecz każde jego rozstrzygnięcie pochodzi od Jehowy. Rozdział 17 Lepszy jest suchy kawałek chleba, a przy tym spokój, niż dom pełen ofiar, a przy tym kłótnia. Sługa wnikliwy będzie panował nad synem postępującym haniebnie, i pośród braci będzie miał udział w dziedzictwie. Dla srebra jest tygiel rafinacyjny, a dla złota piec, lecz tym, który bada serca, jest Jechowa. Złoczyńca zważa na wargę krzywdzącą, fałszywiec nadstawia ucha na język powodujący nieszczęścia. Kto się naigrawa z ubogiego, znieważa jego twórcę. Kto się raduje z cudzego nieszczęścia, nie uniknie kary. Koroną starców są ich wnukowie, a pięknością synów ich ojcowie. Nie pasuje do nierozumnego warga prostolinijna, o ileż mniej do dostojnika warga fałszywa. Dar jest w oczach jego wielkiego właściciela kamieniem zjednującym łaskę. Gdziekolwiek taki się zwróci, szczęści mu się. Kto zakrywa występek, zabiega o miłość. A kto ciągle mówi o sprawie, rozdziela tych, którzy się dobrze znają. Na tego, kto ma zrozumienie, Nagana oddziałuje głębiej niż na głupiego sto uderzeń. Zły dąży tylko do buntu i okrutny jest posłaniec wyprawiony przeciwko niemu. Lepiej człowiekowi spotkać niedźwiedzicę, która straciła młode, niż głupca w jego głupocie. Kto odpłaca złem za dobro temu z domu nie ustąpi zło? Początek sporu to tak jakby ktoś wypuszczał wody. Zanim więc wybuchnie kłótnia odejdź. Ten kto uznaje niegodziwca za prawego i ten kto uznaje prawego za niegodziwca, obaj są dla jechowy obrzydliwością. Na cóż jest w ręce głupca kwota umożliwiająca nabycie mądrości, skoro nie ma on serca? Prawdziwy towarzysz miłuje przez cały czas i jest bratem urodzonym na czasy udręki. Człowiek, któremu nie dostaje serca, podaje rękę w pełni ręcząc wobec swego towarzysza. Kto miłuje występek, miłuje zwadę. Kto podwyższa swoje wejście, szuka upadku. Kto ma spaczone serce, nie znajdzie dobra, a kto ma wykrętny język, wpadnie w nieszczęście. Kto został ojcem głupiego dziecka, ma z tego smutek, a ojciec dziecka nierozumnego nie weseli się. Serce radosne działa dobrze niczym lekarstwo, lecz duch przygnębiony wysusza kości. Niegodziwy weźmie łapówkę z zanadrza, by wypaczyć ścieżki sądu. Mądrość jest przed obliczem tego, kto przejawia zrozumienie, lecz oczy głupca są na krańcu ziemi. Syn głupi jest utrapieniem dla swego ojca i goryczą dla swej rodzicielki. Nie jest też dobrze wymierzyć grzywne prawemu. Bić szlachetnych jest wbrew prostolinijności. Kto powściąga swe wypowiedzi, ten posiada wiedzę, a mąż odznaczający się rozeznaniem zachowuje spokojnego ducha. Nawet głupi, gdy milczy, będzie uchodził za mądrego. Kto zamyka swe wargi za mającego zrozumienie. Rozdział osiemnasty. Kto się odosabnia będzie szukał swej samolubnej tęsknoty, wybuchnie przeciwko wszelkiej praktycznej mądrości. Głupi nie znajduje upodobania w rozeznaniu, chyba że po to by się obnażyło jego serce. Gdy wchodzi niegodziwiec wejdzie też pogarda, a razem z hańbą jest zniewaga. Słowa ust człowieka to głębokie wody. Zdrój mądrości to tryskający potok. Nie jest dobrze okazywać stronniczość niegodziwemu, ani odpychać prawego w sądzie. Wargi głupiego wdają się w kłótnie, a jego usta wołają o razy. Usta głupiego są jego zgubą, a jego wargi są sidłem dla jego duszy. Słowa oszczercy są jak łapczywie połykane kąski, które wpadają do najskrytszych części brzucha. Kto się okazuje opieszały w swej pracy, jest bratem tego, kto doprowadza do ruiny. Imię Jehowy jest potężną wieżą. Wbiega do niej prawy i doznaje ochrony. Majętności bogatego to jego silny gród i w jego wyobraźni są jak mur obronny. Przed upadkiem serce człowieka jest wyniosłe, a chwałę poprzedza pokora. Gdy ktoś odpowiada w jakiejś sprawie zanim jej wysłucha, jest to jego głupota i upokorzenie. Duch człowieka może wytrzymać jego chorobę, lecz któż zdoła znieść przygnębionego ducha? Serce tego, kto się odznacza zrozumieniem, nabywa wiedzy, a ucho mądrych stara się znaleźć wiedzę. Dar człowieka utoruje mu szerokie przejście i zaprowadzi go nawet przed wielkich. Pierwszy w swej sprawie sądowej jest prawy. Przychodzi jego bliźni i na wskroś go bada. Los uśmierza swary i rozdziela nawet mocarzy. Brat przeciwko któremu popełniono występek to więcej niż silny gród. I są swary, które przypominają zasuwę w wieży mieszkalnej. Owocem swoich ust nasyci człowiek swój brzuch, nasyci się plonem swych warg. Śmierć i życie są w mocy języka, a kto go miłuje, będzie jadł jego owoc. Znalazł ktoś dobrą żonę, znalazł coś dobrego i zyskuje upodobanie Jehowy. Ubogi wypowiada błagania, lecz bogaty odpowiada surowo. Są towarzysze skłonni się nawzajem roztrzaskać, lecz istnieje przyjaciel bardziej przywiązany niż brat. Rozdział dziewiętnasty Ubogi, który chodzi w swej nieskazitelności, jest lepszy niż ktoś o spaczonych wargach i ktoś głupi. Nie jest też dobrze, by dusza nie miała wiedzy, a ktoś pieszy swymi stopami ten grzeszy. To głupota ziemskiego człowieka wypacza jego drogę, a jego serce wybucha gniewem na Jehowę. Majątek przysparza wielu towarzyszy, Lecz ubogi zostaje odłączony od swego towarzysza. Świadek fałszywy nie uniknie kary, a kto szerzy kłamstwa, nie ujdzie. Wielu chce ułagodzić oblicze dostojnika, i każdy jest towarzyszem męża dającego dary. Ubogiego znienawidzili wszyscy jego bracia, o ileż dalej trzymali się od niego jego osobiści przyjaciele. Szuka ich rzeczami, które mógłby powiedzieć. Nie ma ich. Kto nabywa serca, miłuje swą duszę, kto strzeże rozeznania, znajdzie dobro. Świadek fałszywy nie uniknie kary, a kto szerzy kłamstwa, ten zginie. Zbytek nie pasuje do żadnego głupca, o ileż mniej do sługi rządzenie książętami. Wnikliwość człowieka powściąga jego gniew. I jest rzeczą piękną, gdy przechodzi on do porządku nad występkiem. Złość króla jest jak pomruk młodego grzywiastego lwa, lecz jego dobra wola jest jak rosa na roślinach. Syn głupi oznacza nieszczęścia dla swego ojca, a swary żony są jak cieknący dach, który każdego odpędza. Dziedzictwem od ojców jest dom i majątek. Lecz roztropna żona jest od Jehowy. Lenistwo sprowadza głęboki sen, a dusza opieszała głoduje. Kto zachowuje przykazanie, zachowuje swą duszę. Kto gardzi swymi drogami, poniesie śmierć. Kto okazuje łaskę maluczkiemu, ten pożycza Jehowie, a on mu odpłaci za jego postępowanie. Każ swego syna, gdy jeszcze jest nadzieja, i nie kieruj pragnienia swej duszy ku temu, by poniósł śmierć. Kto przejawia wielką złość, będzie płacił grzywne, bo gdybyś go uwolnił, będziesz to czynił wciąż na nowo. Posłuchaj rady i przyjmuj karcenie, żebyś w przyszłości stał się mądry. Wiele jest planów w sercu męża, lecz ostoi się rada Jechowy. Rzeczą pożądaną u ziemskiego człowieka jest jego lojalna życzliwość, a ubogi jest lepszy niż mąż kłamliwy. Bojaźń przed jechową prowadzi do życia i człowiek spędzi noc syty. Nie nawiedzi go zło. Leniwy skrył swą rękę w czaszy biesiadnej. Nie może jej podnieść z powrotem nawet do swych ust. Uderz szyderce, by niedoświadczony stał się roztropny. Należy też upominać odznaczającego się zrozumieniem, by poznał wiedzę. Kto się źle obchodzi z ojcem i wypędza matkę, jest synem postępującym bezwstydnie i haniebnie. Zaprzestań, mój synu, słuchać karcenia, a odejdziesz od słów wiedzy. Świadek, który jest nicponiem, naigrawa się ze sprawiedliwości, a usta niegodziwych połykają to, co szkodliwe. Wyroki ustalono na szyderców, a ciosy na plecy głupców. Rozdział 20. Wino to szyderca. Odurzający napój jest hałaśliwy, a kto pod jego wpływem błądzi nie jest mądry. Lęk, który wzbudza król jest jak pomruk młodego grzywiastego lwa. Kto ściąga na siebie jego furię, grzeszy przeciwko własnej duszy. Chwałą męża jest stronienie od zwady, lecz każdy głupiec w niej wybuchnie. Z powodu zimy leniwy nie będzie orał, w porze zbiorów będzie żebrał, lecz nic się nie znajdzie. Myśl w sercu męża jest jak głębokie wody, lecz mąż mający rozeznanie, ten jej naczerpie. Mnóstwo ludzi będzie obwieszczać swą lojalną życzliwość, lecz któż znajdzie człowieka wiernego? Prawy chodzi w swej nieskazitelności, szczęśliwi są po nim jego synowie. Król siedzi na tronie sędziowskim, rozprasza swymi oczami wszelkie zło. Któż może powiedzieć: Oczyściłem swe serce, zostałem oczyszczony ze swego grzechu! Dwojakie odważniki i dwojaka efa. Obie te rzeczy są dla Jehowy obrzydliwością. Już po swych czynach chłopiec daje się poznać, czy jego postępowanie jest czyste i prostolinijne. Ucho, które słyszy, i oko, które widzi, jedno i drugie uczynił Jehowa. Nie kochaj snu, żebyś nie popadł w ubóstwo. Otwórz swe oczy. Nasyć się chlebem. Złe to złe, mówi nabywca i odchodzi. Potem się hełpi. Jest złoto, a także obfitość korali, lecz wargi wiedzy to drogocenne naczynia. Weź szatę człowieka, jeśli poręczył za obcego, a gdy chodzi o cudzoziemkę, bierz od niego zastaw. Miły jest człowiekowi chleb zdobyty fałszem, lecz potem jego usta napełnią się żwirem. Dzięki radzie zostają ustalone plany, a swą wojnę prowadzić pod umiejętnym kierownictwem. Kto krąży jako oszczerca, wyjawia poufną rozmowę, a z tym, kto daje się zwieść swym wargom, nie miej nic wspólnego. Kto złorzeczy swemu ojcu i swej matce, tego lampa zostanie zgaszona z nastaniem ciemności. Dziedzictwo z początku nabywa się chciwością, lecz jego przyszłość nie będzie błogosławiona. Nie mów, odpłacę złem, pokładaj nadzieję w Jechowie, a on cię wybawi. Dwojakie odważniki są dla Jechowy obrzydliwością, a oszukańcza waga szalkowa nie jest dobra. Od Jechowy pochodzą kroki krzepkiego męża, a ziemski człowiek jak rozpozna swą drogę? Jest to sidłem, gdy ziemski człowiek pochopnie zawoła święte, a po złożeniu ślubów jest skłonny dociekać. Mądry król rozprasza niegodziwców i obraca po nich kołem. Tchnienie ziemskiego człowieka to lampa Jechowy, starannie badająca wszystkie najskrytsze części brzucha. Lojalna życzliwość i wierność prawdzie, te strzegą króla. I swoją lojalną życzliwością wspiera on swój tron. Pięknem młodzieńców jest ich moc, a wspaniałością starców jest ich siwizna. Rany tłuczone oczyszczają ze zła, a ciosy najskrytsze części brzucha. Rozdział 21. Serce króla jest w ręku Jehowy jak strumienie wody. Zwraca je on gdzie chce. Każda droga człowieka jest w jego oczach prostolinijna, lecz Jechowa ocenia serca. Jechowa woli wprowadzanie w czyn prawości i sądu niż ofiarę. Wyniosłe oczy i butne serce, lampa niegodziwców, są grzechem. Plany pilnego z całą pewnością przynoszą korzyść. Lecz każdy, kto jest pochopny, niechybnie zmierza do nędzy. Zdobywanie skarbów fałszywym językiem jest rozwiewającym się tchnieniem u tych, którzy szukają śmierci. Niegodziwców porwie dokonywane przez nich złupienie, gdyż nie chcieli wprowadzać w czyn sprawiedliwości. Człowiek, ktoś obcy, jest przewrotny na swej drodze, lecz człowiek czysty jest prostolinijny w swym postępowaniu. Lepiej mieszkać w kącie na dachu, niż z żoną swarliwą, choć we wspólnym domu. Dusza niegodziwego pożąda tego, co złe. Jego bliźni nie znajdzie łaski w jego oczach. Gdy szydercy zostaje wymierzona grzywna, niedoświadczony mądrzeje, a gdy mądrego obdarza się wnikliwością, nabywa on wiedzy. Zważa prawy na dom niegodziwca. Obala niegodziwców ku ich nieszczęściu. Kto zatyka swe ucho na krzyk skargi maluczkiego, sam też będzie wołał, a nikt mu nie odpowie. Dar potajemnie dany uśmierza gniew, a łapówka w zanadrzu wielką złość. Radością jest dla prawego czynić sprawiedliwość, lecz jest coś straszliwego dla krzywdzicieli. Człowiek zbaczający z drogi wnikliwości, Spocznie w zgromadzeniu tych, którzy są bezsilni w śmierci. Kto kocha uciechę, będzie człowiekiem żyjącym w nędzy. Kto kocha wino i oliwę, nie zdobędzie bogactwa. Niegodziwy jest okupem za prawego, a postępujący zdradziecko, zajmuje miejsce prostolinijnych. Lepiej mieszkać w pustynnej krainie, niż z żoną swarliwą, mając przy tym utrapienie. Cenny skarb oraz oliwa są w pomieszczeniu mądrego, lecz człowiek głupi to połknie. Kto zabiega o prawość i lojalną życzliwość, znajdzie życie, prawość i chwałę. Mądry wdarł się nawet do miasta mocarzy, by powalić siłę jego ufności. Kto strzeże swych ust i swego języka, ten strzeże swej duszy od udręk. Zuchwały. Zarozumiały samochwalca, oto imię tego, który działa w zuchwałym napadzie furii. Pożądanie leniwego przyprawi go o śmierć, bo jego ręce nie chciały pracować. Przez cały dzień usilnie pożąda, lecz prawy daje i niczego nie zatrzymuje. Ofiara niegodziwych jest obrzydliwością, o ileż bardziej, gdy się ją przynosi wraz z rozpasaniem. Świadek kłamliwy zginie. Lecz mąż, który słucha, będzie mówił zawsze. Człowiek niegodziwy robi bezczelną minę, lecz prostolinijny, ten utwierdzi swe drogi. Nie ma żadnej mądrości, ani żadnego rozeznania, ani żadnej rady przeciwko Jechowie. Konia przygotowuje się na dzień bitwy, lecz wybawienie należy do Jechowy. Rozdział 22. Lepiej wybrać imię niż obfite bogactwo. łaska jest lepsza niż srebro i złoto. Spotkali się bogaty i ubogi. Twórcą ich wszystkich jest Jechowa. Roztropny ujrzawszy nieszczęście kryje się, lecz niedoświadczeni idą dalej i muszą ponieść karę. Owocem pokory i bojaźni przed Jehową jest bogactwo i chwała i życie. Ciernie i pułapki są na drodze przewrotnego. Kto strzeże swej duszy, trzyma się od nich z daleka. Ćwicz chłopca stosownie do drogi, która jest dla niego. Nie zboczy z niej nawet wtedy, gdy się zestarzeje. Bogaty sprawuje władzę nad ubogimi. A kto się zapożycza, jest sługą człowieka udzielającego pożyczki. Kto sieje nieprawość, będzie żąć to, co szkodliwe, lecz rózga jego furii się skończy. Kto ma życzliwe oko, będzie błogosławiony, bo podzielił się pokarmem z maluczkim. Wypędź szyderce, by się skończyła zwada, oraz by ustał spór prawny i zniewaga. Miłujący czystość serca, przez wzgląd na wdzięki jego warg król będzie jego towarzyszem. Oczy jechowy strzegą wiedzy, lecz obala on słowa tego, kto postępuje zdradziecko. Leniwy rzekł: Lew na dworze, zostanę zamordowany pośród placów. Usta obcych kobiet to głęboki dół, wpadnie tam człowiek potępiony przez jechowe. Głupota jest przywiązana do serca chłopca. Rózga karności oddali ją od niego. Kto oszukuje maluczkiego, by się zaopatrzyć w wiele dóbr, jak również ten, kto daje bogatemu, niechybnie będzie cierpiał nędzę. Nakłoń swego ucha i słuchaj słów mędrców, byś skierował swe serce ku mej wiedzy. Jest to bowiem miłe, byś je zachowywał w swym wnętrzu, aby razem zostały utwierdzone na Twych wargach. Abyś ufność swą pokładał w Jehowie, przekazałem Ci dzisiaj wiedzę, właśnie tobie. Czyż nie pisałem ci dotąd, udzielając rad i wiedzy, by ci pokazać prawdziwość wypowiedzi prawdziwych, abyś odniósł wypowiedzi, które są prawdą temu, kto cię posyła? Nie ograbiaj ubogiego, ponieważ jest ubogi, i w bramie nie miaszcz uciśnionego, bo sam Jehowa będzie bronił ich sprawy. I ograbi z duszy tych, którzy ich ograbiają. Nie przestawaj z nikim, kto jest skory do gniewu, i nie zadawaj się z mężem, miewającym ataki złości, żebyś się nie zapoznał z jego ścieżkami, i wręcz nie zastawił sidła na swą duszę. Nie bywaj wśród tych, którzy uderzają sobie w dłonie, wśród tych, którzy dają zastaw za pożyczkę. Jeśli nie masz czym zapłacić, czemu miałby zabrać spod ciebie łóżko? Nie cofaj dawnej granicy, którą wytyczyli Twoi praojcowie. Widzisz męża biegłego w swej pracy. Stanie on przed królami, nie stanie przed zwykłymi ludźmi. Rozdział 23. Gdybyś zasiadł z królem do posiłku, pilnie zważaj na to, co masz przed sobą, i przyłóż sobie do gardła nóż, jeśli czegoś pragniesz z całej duszy. Nie pokazuj, że pożądasz jego smacznych potraw, gdyż jest to pokarm kłamstw. Nie trudź się, by zdobyć bogactwo. Zaniechaj swego własnego zrozumienia. Czy zerknąłeś na nie swymi oczami, choć jest niczym? Bo zaiste przyprawia sobie skrzydła, jakby orle i odlatuje ku niebiosom. Nie spożywaj pokarmu człowieka, który ma skąpe oko, ani nie pokazuj, że pożądasz jego smacznych potraw. Jest on bowiem jak ten, kto obliczył w swej duszy. Mówi ci jedz i pij, lecz jego serce nie jest z tobą. Kęs, który zjadłeś zwymiotujesz i zmarnujesz swe miłe słowa. Nie mów do uszu głupca, bo wzgardzi twymi roztropnymi słowami. Nie cofaj dawnej granicy i nie wchodź na pole chłopców nie mających ojca, bo ich wykupiciel jest silny, on sam będzie ich bronić w sporze z tobą. Nakłoń swe serce do karności, a swe ucho do słów wiedzy. Nieszczęć chłopcu karcenia. Jeśli go zbijesz rózgą, nie umrze. Bij go rózgą, by wyzwolić jego duszę z szeolu. Synu mój, jeśli twoje serce stało się mądre, to rozraduje się moje serce, właśnie moje. I wielce się rozweselą moje nerki, gdy twe wargi będą mówić to, co prostolinijne. Niech twe serce nie zazdrości grzesznikom, lecz przez cały dzień trwaj w bojaźni przed Jehową. Wtedy bowiem będzie jakaś przyszłość, a nadzieja Twa nie zostanie zniweczona. Ty, mój synu, słuchaj i stań się mądry, I prowadź swe serce tą drogą. Nie bywaj wśród upijających się winem, wśród obżerających się mięsem, bo pijak i żarłok popadną w ubóstwo a ospałość odzieje człowieka w same łachmany. Słuchaj swego ojca, który cię spłodził i nie gardź swą matką tylko dlatego, że się zestarzała. Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej. Mądrość i karność i zrozumienie. Ojciec prawego na pewno będzie się radował. Kto został ojcem mądrego, będzie się nim cieszył. Ojciec twój i twa matka będą się weselić, a twoja rodzicielka będzie się radować. Synu mój, dajże mi swoje serce, i niechaj twe oczy znajdują upodobanie w moich drogach. Bo nierządnica to dół głęboki, a cudzoziemka to wąska studnia. Doprawdy czyha jak rozbójnik, wśród ludzi zaś pomnaża postępujących zdradziecko. U kogo biada? U kogo niepokój? U kogo kłótnie? U kogo zmartwienie? Kto ma rany bez powodu? Kto ma mętne oczy? Ci, którzy przesiadują przy winie, którzy przychodzą próbować zmieszanego wina. Nie patrz na wino, gdy się czerwieni, gdy się skrzyw kielichu, gdy gładko spływa. W końcu kąsa jak wąż i wydziela jad niczym żmija. Twoje oczy ujrzą dziwne rzeczy, a Twe serce będzie mówić rzeczy przewrotne. I staniesz się podobny do kogoś, kto leży w sercu morza, do kogoś, kto leży u szczytu masztu. Pobili mnie, lecz nie zachorowałem. Smagali mnie, lecz o tym nie wiedziałem. Kiedyż się ocknę? Poszukam go jeszcze trochę więcej. Rozdział dwudziesty Nie zazdrość ludziom złym i nie pragnij się z nimi zadawać bo ich serce wciąż rozmyśla o łupieniu, a ich wargi ciągle mówią o niedoli. Dom zbuduje się mądrością i utwierdzi rozeznaniem, a dzięki wiedzy wewnętrzne komnaty zostaną napełnione wszelkimi drogocennymi i przyjemnymi majątnościami. Mądry mający siłę to krzepki mężczyzna, a człowiek mający wiedzę potęguje moc. Bo dzięki umiejętnemu kierownictwu poprowadzisz swą wojnę, a w mnóstwie doradców jest wybawienie. Dla głupca prawdziwa mądrość jest zbyt wzniosła, w bramie nie otworzy on ust. Kto knuje zło, będzie zwany mistrzem niegodziwych zamysłów. Rozpasanie głupoty jest grzechem, a szyderca jest obrzydliwością dla ludzi. Okazałeś się zniechęcony w dniu udręki? Twoja moc będzie znikoma. Ratuj prowadzonych na śmierć i obyś powstrzymywał tych, którzy chwiejąc się idą na rzeź. Gdybyś rzekł, oto nie wiedzieliśmy o tym, czyż ten, który ocenia serca, tego nie rozpozna i ten, który baczy na twą duszę, nie będzie wiedział i nie odpłaci ziemskiemu człowiekowi według jego dzieła? Synu mój, Jedz miód, bo jest dobry, i niech będzie na twym podniebieniu słodki miód z plastra. Tak samo znaj mądrość dla swej duszy. Jeśli ją znalazłeś, to jest jakaś przyszłość a nadzieja twa nie zostanie zniweczona. Nie czyhaj jak niegodziwiec na miejsce pobytu prawego. Nie łup jego miejsca odpoczynku. Bo prawy może upaść nawet siedem razy i na pewno wstanie. Lecz niegodziwi zostaną doprowadzeni do potknięcia wskutek nieszczęścia. Gdy upada Twój nieprzyjaciel, nie ciesz się, a gdy zostaje doprowadzony do potknięcia, niech się twe serce nie raduje, żeby Jehowa tego nie zobaczył, a byłoby to złe w jego oczach i odwróciłby od niego swój gniew. Nie pałaj gniewem na złoczyńców, nie zazdrość niegodziwcom, bo żaden zły nie będzie miał przyszłości. Lampa niegodziwców zostanie zgaszona. Synu mój, bój się Jechowy i króla. Nie zadawaj się z tymi, którzy są za zmianą, bo ich klęska nastąpi tak nagle, że któż wie o zgubie tych, którzy są za zmianą. Również te wypowiedzi są dla mądrych. Okazywanie stronniczości w osądzaniu nie jest dobre. Kto mówi do niegodziwego, jesteś prawy. Tego ludy przeklną, potępią go grupy narodowościowe. Lecz tym, którzy go upominają, będzie przyjemnie i przyjdzie na nich błogosławieństwo dobra. Wargi całuje ten, kto odpowiada szczerze. Przyszykuj swą pracę na zewnątrz i przygotuj ją sobie w polu. Potem masz również budować swój dom. Nie bądź bez podstaw świadkiem przeciwko twemu bliźniemu. Musiałbyś wtedy popełniać głupstwa swymi wargami. Nie mów, jak on mi zrobił, tak ja mu zrobię. Odpłacę każdemu według jego postępowania. Przechodziłem obok pola człowieka leniwego i obok winnicy męża, któremu nie dostaje serca. I oto wszystko porosło chwastami. Powierzchnie jego pokryły pokrzywy, a jego kamienny mur był zburzony. Popatrzyłem więc. Zacząłem brać to sobie do serca. Widziałem, przyjąłem skarcenie. Trochę snu, trochę drzemania, trochę złożenia rąk by się położyć, a twe ubóstwo niechybnie przyjdzie jak rozbójnik i twój niedostatek jak mąż zbrojny. Rozdział dwudziesty również to są przysłowia Salomona, które przepisali ludzie Ezechiasza, króla Judy. Chwałą Boga jest tajenie sprawy, a chwałą królów jest zbadanie sprawy. Niebiosa w swej wysokości i ziemia w swojej głębi, a także serce króla niezbadane. Niech zostanie oddzielony od srebra spienione żużel, a całe wyjdzie oczyszczone. Niechaj niegodziwiec zostanie usunięty sprzed króla, a jego tron będzie utwierdzony prawością. Nie szukaj własnej czci przed obliczem króla i nie stawaj na miejscu wielkich. Lepiej bowiem by ci powiedział, chodź tu wyżej, niż by cię poniżył przed dostojnikiem, którego widziały twe oczy. Nie idź pochopnie się prawować, by nie powstała kwestia, co zrobisz na koniec, gdy już twój bliźni cię upokorzy. Broń swojej sprawy, którą masz ze swym bliźnim, i nie wyjawiaj poufnej rozmowy drugiego, żeby ten, kto słucha, nie zawstydził cię, a podanej przez ciebie złej wiadomości już nie można by odwołać. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłka w srebrnych ornamentach. Złotym kolczykiem i ozdobą ze specjalnego złota jest dla słuchającego ucha mądry człowiek, który upomina. Czym chłód śniegu w dzień żniwa, tym jest wierny wysłannik dla tych, którzy go posyłają, gdyż orzeźwia duszę swych panów. Czym są obłoki pary i wiatr bez ulewy, tym mąż fałszywie chlubiący się darem. Cierpliwością zostaje przekonany dowódca, a język łagodny potrafi złamać kość. Miód znalazłeś? Jedz tyle, ile ci potrzeba żebyś nie wziął za dużo i nie musiał zwymiotować. Rzadko stawiaj stopę w domu swego bliźniego, żeby nie miał ciebie dość i wręcz cię nie znienawidził. Mąż, który świadczy przeciw swemu bliźniemu jako fałszywy świadek, jest niczym maczuga wojenna i miecz i zaostrzona strzała. Ufanie komuś, kto w dniu dręki okazuje się zdradziecki, jest jak ząb złamany i chwiejąca się stopa. Kto zdejmuje szatę w zimny dzień, jest jak ocet na sodę i jak śpiewak z pieśniami na posępne serce. Jeśli ten, kto cię nienawidzi, jest głodny, daj mu do jedzenia chleb, a jeśli jest spragniony, daj mu do picia wodę, bo nagarniasz na jego głowę rozżarzone węgle, a Jehowa cię nagrodzi. Wiatr z północy przynosi ulewę, jakby w bólach porodowych, a język zdradzający tajemnice, Potępione oblicze. Lepiej mieszkać w kącie na dachu, niż z żoną swarliwą, choć we wspólnym domu. Jak zimna woda dla zmęczonej duszy, taka jest wieść dobra z ziemi dalekiej. Źródłem zmąconym i zniszczoną studnią jest prawy, gdy chwieje się przed niego dziwcem. Nie jest dobrze jeść za dużo miodu. A czy chwałą jest, by ludzie szukali własnej chwały? Człowiek, który nie powściąga swego ducha, jest jak miasto, do którego się wdarto, pozbawione muru. Rozdział 26. Jak śnieg w lecie i jak deszcz w żniwa, tak głupiemu nie przystoi chwała. Jak ptak ma powód do ucieczki, a jaskółka do lotu, tak przekleństwo nie przychodzi bez rzeczywistego powodu. Bat jest na konia, uzda na osła, rozga zaś jest na plecy głupców. Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, żebyś i ty się z nim nie zrównał. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, żeby się nie stał mądry we własnych oczach. Kto wkłada sprawy w rękę głupiego? Jest jak ktoś odcinający sobie stopy, jak ktoś pijący przemoc. Czy nogi kulawego naczerpały wody? W takim razie jest też przysłowie w ustach głupców. Kto oddaje chwałę zwykłemu głupcowi, jest jak ten, kto wsadza kamień w stos kamieni. Jak ciernisty chwast trafia do ręki pijaka, tak przysłowie do ust głupców. Kto najmuje głupiego albo kto najmuje przechodniów, Jest jak łucznik, który wszystko przeszywa. Jak pies wraca do swoich wymiocin, tak głupiec powtarza swe głupstwo. Widziałeś człowieka mądrego we własnych oczach? Więcej jest nadziei dla głupca niż dla niego. Leniwy rzekł: Młody lew jest na drodze, lew pośród placów. Drzwi obracają się na swym czopie, a leniwy na swym łożu. Leniwy skrył swą rękę w czaszy biesiadnej. Zbyt się znużył, by podnieść ją z powrotem do swych ust. Leniwy jest we własnych oczach mądrzejszy niż siedmiu odpowiadających rozsądnie. Kto przechodząc wpada w furię z powodu nieswojej kłótni, jest jak człowiek, który łapie psa za uszy. Jak ktoś obłąkany, kto miota ogniste pociski, strzały i śmierć, taki jest człowiek, który chytrze podszedł swego bliźniego i rzekł Czyż nie żartowałem? Gdzie nie ma drewna, ogień gaśnie, a gdzie nie ma oszczercy, ustaje zwada. Jak węgiel drzewny dla żaru, a drewno dla ognia, tak człowiek swarliwy dla wzniecania kłótni. Słowa oszczercy są jak łapczywie połykane kąski, które wpadają do najskrytszych części brzucha. Czym srebrna glazura pokrywająca glinianą skorupę, tym wargi płomienne, a z nimi złe serce. Kto nienawidzi, ten wargami swymi zmienia swój wygląd nie do poznania, lecz w sobie kryje podstęp. Chociaż odzywa się miłym głosem, nie wierz mu, bo w jego sercu jest siedem obrzydliwości. Nienawiść bywa zakryta podstępem. Jego zło zostanie odsłonięte w zborze. Kto kopie dół wpadnie do niego, a kamień wróci do tego, kto go odtacza. Język fałszywy nienawidzi tego, którego zdruzgotał, a usta schlebiające powodują upadek. Rozdział dwudziesty nie chełp się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz co dzień urodzi. Niech chwali cię obcy, a nie twoje usta, Niech czyni to cudzoziemiec, a nie twoje wargi. Ciężar kamienia i brzemie piasku, Lecz cięższa od nich obu jest udręka z powodu głupca. Jest okrucieństwo złości, Także powódź gniewu, Lecz któż się ostoi wobec zazdrości? Lepsza jest jawna nagana niż skrywana miłość. Rany zadawane przez miłującego są wierne, lecz pocałunków nienawidzącego trzeba się dopraszać. Syta dusza podepcze miód z plastra, lecz dla głodnej duszy wszelka rzecz gorzka jest słodka. Jak ptak uciekający ze swego gniazda, taki jest człowiek, który ucieka ze swego miejsca. Oliwa i kadzidło rozweselają serce, także słodycz czyjegoś towarzysza, dzięki radzie płynącej z duszy. Nie opuszczaj swego towarzysza ani towarzysza twego ojca, i nie wchodź do domu swego brata w dniu twego nieszczęścia. Lepszy jest sąsiad blisko niż brat daleko. Bądź mądry, mój synu, i rozweselaj moje serce, abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga. Roztropny widząc nieszczęście, kryje się, Niedoświadczony idzie dalej i ponosi karę. Weź szatę człowieka, jeśli poręczył za obcego, a gdy chodzi o cudzoziemkę, bierz od niego zastaw. Kto wczesnym rankiem głośno błogosławi swego bliźniego, będzie mu to poczytane za przekleństwo. Cieknący dach, który wypędza człowieka w dzień deszczowy, i żona swarliwa, są do siebie podobne. Kto ją przygarnął, przygarnął wiatr, a jego prawica napotyka oliwę. Żelazo ostrzy się żelazem. Tak jeden człowiek zaostrza oblicze drugiego. Kto strzeże drzewa figowego, będzie jadł jego owoc, a kto strzeże swego pana, będzie szanowany. Jak w wodzie twarz odpowiada twarzy, tak jedno serce człowiecze drugiemu sercu człowieczemu. Szeol i miejsce zagłady są nienasycone, nie mogą się też nasycić oczy człowieka. Dla srebra jest tygiel rafinacyjny, a dla złota piec człowiek zaś jest według swej sławy. Choćbyś głupiego utarł tłuczkiem w moździerzu pośród tłuczonego ziarna. Jego głupota od niego nie odejdzie. Stanowczo powinieneś znać wygląd swej trzody. Bądź sercem przy swych stadach, gdyż skarb nie będzie trwał po czas niezmierzony, ani diadem przez wszystkie pokolenia. Znikła zielona trawa, a pojawiła się świeża trawa i zebrano roślinność gór. Młode barany są na twe odzienie, a kozły są zapłatą za pole. I jest pod dostatkiem koziego mleka na pokarm dla ciebie na pokarm dla twoich domowników a także środków do życia dla twych dziewcząt. Rozdział 28 Niegodziwi uciekają chociaż nikt nie ściga lecz prawi są podobni do młodego lwa który jest pewny siebie. Z powodu występku krainy wielu jest jej kolejnych książąt. Lecz dzięki człowiekowi mającemu rozeznanie i wiedzącemu, co jest słuszne, książę utrzyma się długo. Krzepki mężczyzna, który jest ubogi, a oszukuje maluczkich, przypomina deszcz, który wymywa, takiż nie ma po nim pokarmu. Ci, którzy porzucają prawo, wysławiają niegodziwego, lecz ci, którzy trzymają się prawa, są na nich oburzeni. Ludzie oddani złu nie potrafią zrozumieć sądu. Lecz ci, którzy szukają Jechowy, potrafią zrozumieć wszystko. Lepszy jest ubogi, który chodzi w swej nieskazitelności, niż człowiek, którego drogi są kręte, nawet jeśli jest bogaty. Syn odznaczający się zrozumieniem przestrzega prawa, lecz kto przestaje z żarłokami, upokarza swego Ojca. Kto pomnaża swe dobra odsetkami i lichwą, Zbiera je dla kogoś, kto okazuje łaskę maluczkim Kto odwraca swe ucho od słuchania prawa Nawet jego modlitwa jest obrzydliwością Kto sprawia, że prostolinijni schodzą na złą drogę Ten wpadnie we własny dół Lecz nienaganni posiądą dobro Mąż bogaty jest w swoich oczach mądry Lecz ubogi, który ma rozeznanie, potrafi go przejrzeć gdy prawi się radują, obfituje piękno, lecz gdy powstają niegodziwcy, człowiek maskuje swe oblicze. Kto zakrywa swe występki, temu się nie powiedzie, lecz kto je wyznaje i porzuca, temu będzie okazane miłosierdzie. Szczęśliwy jest człowiek, który stale odczuwa strach, lecz kto zatwardza swe serce, wpadnie w nieszczęście. Pomrukującym lwem i atakującym niedźwiedziem jest niegodziwy władca ubogiego ludu. Wódz, któremu nie dostaje prawdziwego rozeznania, obfituje też w oszukańcze praktyki, lecz kto nienawidzi niesprawiedliwego zysku, przedłuży swe dni. Człowiek obciążony winą krwi za duszę będzie uciekać nawet do dołu, niech go nie zatrzymują. Kto chodzi w nienaganności, zostanie wybawiony. Lecz kto się staje przewrotny na swych drogach, od razu upadnie. Kto uprawia swą ziemię, będzie miał pod dostatkiem chleba, a kto zabiega o rzeczy bez wartości, będzie miał pod dostatkiem ubóstwa. Mąż czynów świadczących o wierności zyska wiele błogosławieństw, lecz kto się śpieszy do zdobycia bogactwa, nie pozostanie niewinny. Nie jest dobrze, gdy się okazuje stronniczość. Ani gdy krzepki mężczyzna dopuszcza się występku choćby za kawałek chleba. Człowiek o zawistnym oku ugania się za majątnościami, lecz nie wie, że przyjdzie na niego nędza. Kto upomina człowieka, znajdzie potem więcej łaski niż ten, który schlebia swym językiem. Kto ograbia swego ojca i swą matkę a mówi to nie występek, jest wspólnikiem człowieka przywodzącego do zguby. Kto jest butny w swej duszy, wszczyna zwadę, lecz kto polega na Jechowie zostanie nasycony. Kto ufa swojemu sercu jest głupi, lecz kto chodzi w mądrości ten ujdzie cało. Kto daje ubogiemu nie zazna nędzy, lecz kto kryje swe oczy zbierze wiele przekleństw. Gdy powstają niegodziwcy, człowiek się kryje, lecz gdy giną, mnożą się prawi. rozdział 29 Mąż wielokrotnie upominany, lecz usztywniający swój kark, zostanie nagle zdruzgotany i to bez uleczenia. Gdy prawych przybywa, lud się raduje, lecz gdy władzę sprawuje niegodziwy, lud wzdycha. Człowiek miłujący mądrość raduje swego ojca, lecz kto się zadaje z nierządnicami, marnuje majętności. Sprawiedliwością król utwierdza krainę, lecz burzy ją mąż goniący za łapówkami. Krzepki mężczyzna, który schlebia swemu towarzyszowi, zastawia sieć na jego stopy. W występku złego człowieka tkwi sidło, lecz kto jest prawy, wydaje radosne okrzyki i się weseli. Prawy zna roszczenie prawne maluczkich, niegodziwy nie zważa na taką wiedzę. Mężowie mówiący hełpliwie podpalają miasto, lecz mądrzy odwracają gniew. Gdy człowiek mądry zaczął się sądzić z człowiekiem głupim, ten wpadł w podniecenie i się roześmiał, i nie nastaje spokój. Mężowie rządni krwi nienawidzą nienagannego, prostolinijni zaś szukają duszy każdego. Głupi ujawnia całego swego ducha. Lecz mądry utrzymuje go w spokoju aż do końca. Gdy władca zważa na fałszywą mowę, wszyscy usługujący mu będą niegodziwi. Spotkali się ubogi i ciemięzca, lecz Jechowa obydwom rozświetla oczy. Gdzie król sądzi maluczkich w wierności wobec prawdy, jego tron będzie utwierdzony na zawsze. Rózga i upomnienie udzielają mądrości, lecz chłopiec puszczony samopas będzie przynosił wstyd swej matce. Gdy mnożą się niegodziwi, występek obfituje, lecz prawi będą oglądać ich upadek. Każ swego syna, a zapewni ci wytchnienie i sprawi wielką rozkosz twej duszy. Gdzie nie ma wizji, lud się rozzuchwala. Lecz szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają prawa. Sługa nie da się skorygować samymi słowami, bo rozumie, lecz nie zwraca uwagi. Widziałeś męża pochopnie wypowiadającego słowa? Więcej jest nadziei dla głupca niż dla niego. Jeśli ktoś od młodości rozpieszcza swego sługę, to później w swym życiu stanie się on niewdzięcznikiem. Mąż skory do gniewu wszczyna zwadę, a skłonny do złości popełnia nie jeden występek. Wyniosłość ziemskiego człowieka upokorzy go, lecz kto jest pokornego ducha dostąpi chwały. Wspólnik złodzieja nienawidzi własnej duszy, może słyszeć przysięgę zawierającą przekleństwo, lecz o niczym nie powiadamia. Drżenie przed człowiekiem zastawia sidło. Lecz kto ufa Jechowie, znajdzie ochronę. Wielu szuka oblicza władcy, lecz sąd człowieka pochodzi od Jechowy. Mąż niesprawiedliwy jest obrzydliwością dla prawych, a człowiek prostolinijny na swej drodze jest obrzydliwością dla niegodziwego. Rozdział trzydziesty. Słowa agura syna jake, ważkie orędzie. Wypowiedź krzepkiego męża do Itiela, do Itiela i Uchala: Jestem bowiem bardziej nierozumny niż ktokolwiek inny, i nie posiadam człowieczego zrozumienia, i nie nauczyłem się mądrości, i nie znam wiedzy o najświętszym. Kto wstąpił do nieba, żeby zstąpić? Kto zebrał wiatr w obie garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto sprawił, że się podniosły wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię i jakie imię Jego syna, jeśli wiesz? Każda wypowiedź Boga odznacza się czystością. On jest tarczą dla tych, którzy się u Niego chronią. Niczego nie dodawaj do Jego słów, żeby Cię nie zganił i żebyś nie musiał okazać się kłamcą. Proszę cię o dwie rzeczy, nie odmawiaj mi ich, zanim umrę. Oddal ode mnie nieprawdę i słowo kłamliwe. Nie daj mi ani ubóstwa, ani bogactwa. Pozwól mi jeść pokarm, który mi wyznaczono, bym się nie nasycił i nie zaparł Ciebie, mówiąc, któż to jest Jechowa, a także bym nie popadł w ubóstwo i nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga. Nie oczerniaj sługi przed Jego Panem, żeby ci nie złorzeczył i żeby cię nie uznano za winnego. Jest pokolenie, które złożeczy nawet swemu ojcu i które nie błogosławi nawet swojej matce. Jest pokolenie, które we własnych oczach jest czyste, lecz które nie zostało obmyte ze swoich odchodów. Jest pokolenie, którego oczy stały się jakże wyniosłe i którego promienne oczy są uniesione. Jest pokolenie, którego zęby to miecze i którego szczęki to rzeźnicze noże, by pożreć uciśnionych z ziemi oraz biednych spośród ludzi. Pijawki mają dwie córki, które wołają Daj, daj. Trzy są rzeczy, które nie mogą się nasycić, cztery, które nie mówią dosyć. Szeol i zamknięte łono, ziemia niesyta wody i ogień, który nie mówi dosyć. Oko, które naigrawa się z ojca i które gardzi posłuszeństwem wobec matki, wydziobią je kruki w Dolinie Potoku i wyjedzą je synowie orła. Trzy są rzeczy, które okazały się dla mnie zbyt zdumiewające i cztery, których nie poznałem. Droga orła na niebiosach, droga węża na skale, droga okrętu w sercu morza i droga krzepkiego mężczyzny z dziewczyną. Oto droga kobiety cudzołożnej. Zjadła i otarła sobie usta i rzekła: Nie zrobiłam nic złego. Pod trzema rzeczami zatrzęsła się ziemia, i pod czterema nie może wytrzymać. Pod niewolnikiem, gdy panuje jako król, oraz człowiekiem nierozumnym, gdy ma pod dostatkiem pokarmu. Pod kobietą znienawidzoną, gdy zostaje wzięta w posiadanie jako żona. I służącą, gdy pozbawia własności swoją panią. Cztery są rzeczy najmniejsze na ziemi, lecz wykazujące instynktowną mądrość. Mrówki nie są ludem silnym, a jednak latem przygotowują swój pokarm. Góralki nie są ludem potężnym, a jednak na skale zakładają swój dom. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają grupami. Gekon chwyta swymi kończynami i znajduje się we wspaniałym pałacu króla. Trzy są, które ładnie stąpają i cztery, które ładnie się poruszają. Lew, który jest najpotężniejszy wśród zwierząt i który się przed nikim nie cofa. Hart lub kozioł oraz król oddziału żołnierzy ze swego ludu. Jeżeli postąpiłeś nierozumnie wynosząc się i jeśli na tym skupiłeś swą myśl, połóż rękę na ustach. Bo ubijanie mleka daje masło, a uciskanie nosa wywołuje krwawienie. Wyciskanie zaś gniewu powoduje kłótnie. Rozdział 31. Słowa króla Lemuela. Ważkie orędzie, które ku skorygowaniu przekazała mu matka. Cóż mówię, synu mój, i cóż synu mego łona, i cóż synu mych ślubów? Nie oddawaj swej energii życiowej kobietom, ani swych dróg temu, co prowadzi do zagłady królów. Nie królom, Lemuelu, nie królom pić wino, ani wysokim urzędnikom mówić, gdzie jest odurzający napój, żeby któryś nie pił i nie zapomniał, co ustanowiono, i nie wypaczył sprawy żadnego z synów uciśnienia. Dajcie odurzający napój ginącemu, a wino zgorzkniałym na duszy. Niechaj taki pije i zapomni o swym ubóstwie, i niech już nie pamięta o swym zmartwieniu. Otwórz usta w obronie niemego, w sprawie wszystkich, którzy przemijają. Otwórz usta, sądź w prawości i broń sprawy uciśnionego oraz biednego. Żonę dzielną któż znajdzie? Wartość jej daleko większa niż korali. Ufa jej serce tego, kto ją ma, i nie brakuje żadnego zysku. Odpłaca mu dobrem, a nie złem przez wszystkie dni swego życia. Stara się o wełnę oraz len i pracuje nad wszystkim, co sprawia rozkosz jej rękom. Jest jak okręt kupiecki z daleka sprowadza swą żywność. Wstaje też, gdy jeszcze jest noc. I daje pokarm swym domownikom, a wyznaczony dział swym dziewczętom. Myśli o polu i je nabywa. Z owocu swoich rąk sadzi winnice. Przepasuje swe biodra siłą i wzmacnia swe ramię. Wyczuwa, że jej poczynania handlowe są dobre, jej lampa w nocy nie gaśnie. Ręce swoje wyciąga po przęślicę i jej ręce trzymają wrzeciono. Dłoń swą wysuwa ku uciśnionemu, a swe ręce wyciąga do biednego. Nie boi się o swych domowników, jeśli chodzi o śnieg, bo wszyscy jej domownicy są ubrani w podwójne szaty. Sporządza sobie nakrycia, jej odzienie jest z lnu i wełny, barwionej czerwonawą purpurą. Ten, kto ją ma, jest znany w bramach, gdy zasiada ze starszymi kraju. Zrobiła nawet szaty spodnie i je sprzedawała, a pasy dała kupcom. Siła i wspaniałość są jej odzieniem i śmieje się z dnia przyszłego. Z mądrością otwiera swe usta, a na jej języku jest prawo lojalnej życzliwości. Czuwa nad biegiem spraw w swoim domu i nie je chleba lenistwa. Jej synowie wstają i zwą ją szczęśliwą. Powstaje ten, który ją ma i ją wysławia. Wiele córek dzielnie sobie poczyna, ale ty przewyższasz je wszystkie. Wdzięk bywa fałszywy, a uroda próżna, lecz niewiasta, która boi się Jehowy, ta zapewnia sobie sławę. Dajcie jej z owocu jej rąk, i niech dzieła jej nawet w bramach ją sławią.